Jednak. Ja tak potrafię długo. Hejka, hejka. Witam was na kanale Enjoyment Family. Ja jestem Krzysiu. Marta. I dzisiaj... Pierwszy vlog po wakacjach. Tak. W końcu wróciliśmy. Do rzeczywistości. Odpoczęliśmy. Nawet bardzo. I musieliśmy odpocząć jeszcze trochę po urlopie. No nie, po urlopie też trzeba odpocząć. Dzisiaj zajmiemy się Martusi włosami z tego względu, że już dawno temu ją farbowałem i potrzebuję ponownie. Tuningu. Wyobraźcie sobie, że ja dalej mam na wieszaku zimowe kurtki. Mamy już lato w pełni, no nie? A ja dalej mam zimowe kożuchy i zastanawiam się, czy jest sens je chować na strych, czy jednak... zostawić do przyszłej zimy, no ale dzisiaj się chcę tym zająć, no bo mamy letnie rzeczy na strychu, więc będziemy je ściągać. No i jak takie letnie przemiany, to zrobię sobie z włosami, znaczy Krzyś mi zrobi z włosami, bo przed wakacjami nie zdążyłam, więc... No więc pofarbuję dzisiaj Martusię, a wcześniej zniosę jeszcze ubrania ze strychu, zimowe, letnie. Nie kuma w ogóle, to czemu facet nie rozumie? Bo czemu taki nie, rozumie? Nie zwracasz, on najlepiej to... Ale czego? No bo facet tak nie... W ogóle mój mąż się zapytał mnie, jak powiedziałam, znieść mi letnie ubrania, po co? Po co mu to się nogi nocą? Przynieś. Będzie to musiało teraz czas dla kobiety. I to będzie musiało odstać swoje 7 dni. Aha, ja się to zniosę, tak? Zanim to rozładujesz. No, dobrze. To się ten nie ściągnę. Po co mam to teraz ściągać? Bo już będzie mi to drażnić, jak to będzie stało i będę musiała to zrobić w końcu. Dobra, postaram się to znaleźć. My ubrania trzymamy na strychu, te letnie w takim specjalnym pojemniku. Otworzymy sobie. Przyszłam nadzorować prawo. Lepiej by było, gdybyśmy mieli normalne wejście na strych. Byłoby wygodniej po schodach zwykłych, no nie, niż po drabinie. Ale tak mamy. Dajcie mi znać w komentarzu, czy tylko ja jestem taką dziwną babą. Bo to jest tak, że ja na kupie butów, pierdyliard butów, a i tak chodzę w dwóch parach na zmianę. Nie wiem, po co ja kupuję te buty. Dasz, żeby to umieść? No umieść to, ale nie wiem, jak to złożę. Pomóż ci? Nie. Będziemy robić taki przegląd tych rzeczy, nie? Nie ma nie było więcej? Nie. Ja za mało butów mam? To muszę kupić kolejne parę, w których nie będę chodzić. W jakimś innym pojemniku, nie wiem. Te dwa w sensie. Dobra, idziemy na dół i bierzemy się za... Włosy. Martusię. W ogóle jak mi wszystko pogryzło. Słuchajcie, ostatnio zamówiłam już moskitiery na ten, na okna do sypialni, no bo w sypialni często się otwiera okno, no bo chce się przewietrzyć, potem jak już jest chłodniej w nocy, no a wszystko wlatuje. I słuchajcie, miałam totalnie ciemno, nie włączyłam światła i położyłam się na poduszkę. Tak mi coś jebło, że mówię, że coś mnie ugryzło. Podniosłam się, włączyłam, a tam taki owad. Coś, co przypominało osę, ale osą nie było i po prostu mam taką, normalnie druga głowa mi rośnie. Patrzcie. Mój mąż się z mnie zaczął śmiać. Pokłóciliśmy się, bo ja się bałam, że wyląduję na pogotowie, a on miał z tego niezłą bekę. Kurwa, w końcu to powiedziałam. No i tak. Co masz za swoje usprawiedliwienie? Powiedz wszystkim. Gdzie to opowiadasz? Wszystkim. To wyglądało bardzo komicznie, po pierwsze, jak cię to ugryzło, a po drugie od razu Martusi przyniosłem cytrynę, żeby jej to założyć, ale już była obrażona bardzo, tak. Ale mimo wszystko cytrynę przyjęła i nie narzekała. Tak. No, ale tak było to śmieszne i czekam na Martusi nowe zdolności, które ten owad jej da, tak? Zobaczymy, co to będzie. To już mówię. No. Wiesz, jakie daje no, osa, co robi osa? Co robi? To powinien facet mieć takie zdolności. Chujcie. Dobra. Dobrze, bierzemy się za to.
Farbowanie. Klasycznie, bo na Instagramie pytacie, ostatnio mówiłam też o tym na Instagramie, ale jak zawsze garnier kolor Naturals i kolor 525, dobrze mówię, i to jest jasny opalizujący kasztan. Niezmiennie, cały czas tak samo, cały czas ten kolor. Lubię go. Dlaczego lubię? Bo włosy są ok, zaraz po farbowaniu i tak jak widzicie 3 miesiące po farbowaniu. Zresztą ja mam rozpuszczę, chociaż śpię teraz w warkoczu, bo włosy mam już za długie i są trochę tłuste, natomiast dalej się błyszczą. Są nawilżone i jakby ta farba po prostu nie niszczy tych włosów, więc dla mnie spoko. Zresztą wy też mówicie, że używacie i jest ok. I kolor cały czas jest wykupiony, więc wszyscy farbują się na Martę. Po prostu teraz będziemy jak od jednej po prostu bali odlani. Ja farbuję włosy w domu, no bo wiecie, mam Mikołaja obok, więc jesteśmy na miejscu, nie muszę nigdzie się ruszać. I jest to dla mnie fajne rozwiązanie. Co potrzebujemy, żeby zafarbować włosy? To tutaj was zapraszam. Oczywiście farbę na moje włosy dwie wystarczą. Pojemniczek do rozrobienia farby, on musi być plastikowy. Grzebień do przeczesania włosów i coś do nakładania tej farby. U mnie zmaltretowana szczoteczka, żeby tą farbę na włosy nałożyć. No i najważniejsze, żeby niczego nie wybrudzić, przydałby się ręcznik. To ja rozrabiam. Nie lubię rozrabiać. Jak nasz syn. No, a Krzyś będzie nakładał, bo tak jest o wiele szybciej i on... Zresztą wy mi pisałyście, że bardzo często mężowie wam farbują włosy. To dajcie znać w komentarzu, czy angażujecie do farbowania włosów męża, czy robicie to same, czy wolicie robić to w domu, czy u fryzjera. Co mamy w całej tej farbie? Mamy tutaj kolor w tubce, mleczko utleniające, mamy tutaj odżywkę, instrukcje i jednorazowe rękawiczki. Oczywiście w środku macie całą instrukcję, jak to rozrobić, ile na włosach trzymać. Z mojego doświadczenia farba pokrywa u mnie 100% siwych włosów, bo już mam, słuchajcie, to jest przerażające. Mój mąż ostatnio na mnie patrzy i mówi, że Marta, wyrwać ci siwego włosa? Nie wyrywaj, bo będą 3 nowe. A powiem wam, że nie wyrywałam i tak mam 16 nowych, więc cały czas. Dobrze, i tu lecimy, ale to mój mąż już wszystko wie, gdyby ktoś nie wiedział albo zgubił instrukcję, to od razu wam pokazuję, jak to leci. 25 minut, więc będziemy tyle to trzymać na włosach. Najpierw zafarbujemy sobie odrosty, a potem będziemy farbować resztę włosów. Także rozrabiamy i lecimy. Dobra, farbę mam rozrobioną, pokażę wam, jak moje włosy wyglądają teraz, więc sobie zrobimy klasycznie przed, po. Krzyś prawie przyjdzie i zaczynamy farbowanie. Już wam pokazuję mój odrost. Odrost ma około 3 miesięcy. I wam już pokazuję, jak to wygląda teraz. Złapiesz jakiś siwy włos? Myślałam, że będzie nieco trudniej złapać siwy włos. Napiszcie w komentarzu, czy farbujecie włosy, żeby na przykład zakryć siwe włosy swoje, czy po prostu nie podoba wam się naturalny swój kolor i chcecie zmiany, a może po prostu lubicie eksperymentować. Jaki jest powód u was farbowania włosów? Bo u mnie raz, że mój naturalny kolor to tak niespecjalnie mi się podobał, a dwa, że po prostu siwe włosy trzeba czymś przykryć, bo już to słabo wygląda, no nie? Będzie ich więcej, to będę częściej farbować. Na razie jeszcze jest spoko.
efekt poprezentuje się tak, czyli no, tak fajnie jak zazwyczaj. I jeszcze informacja, teraz do końca czerwca w Rossmanie farby są na promocji. Ja sobie to wszystko podzielę, bo to idzie do wyrzucenia. Farby są na promocji i jeżeli chcecie sprawdzić jakiś kolor, jak będzie wyglądał na waszych włosach, to na stronie Garnier jest tester VTO, więc możecie wrzucić swoje zdjęcie i zobaczyć, jak dany kolor będzie na waszych włosach wyglądać. Ja wam oczywiście daję linki. Posprzątam i lecimy na górę, żebym ogarnęła w końcu sprawę ubrań. 3 do 4 dni później. Słuchajcie, jakby kobieta też potrzebuje czasu na zrobienie swoich rzeczy. Wczoraj wynieśliśmy rzeczy na górę, te, wiecie, kurtki. I dajcie znać w komentarzu, czy to tak, my baby to się tak faceta czepiamy, a my tak robimy wszystko od razu, czy tak nie do końca. Bo ja też potrzebuję swojego czasu, żeby, wiecie, ogarnąć to, co mam zrobić. Natomiast zdecydowanie łatwiej się rozporządza, niż samemu się bierze za robotę. O, jak tam kiwa głową. No to teraz się przyznać, moje drogie, czy wy też tak macie, że rozporządza się łatwiej niż trzeba to zrobić. Natomiast widzicie, że jest tutaj totalny heavy metal i chcę się zająć po prostu tą garderobą, przetrzewić te rzeczy. Tutaj zobaczcie, ile tego już mam, oprócz pościeli, bo pościele to po prostu przyniosłam tutaj od Mikołaja, ale to wszystko muszę powystawiać, nie mam na to czasu i tutaj mam hałdę ubrań jakże letnich, no i tak sobie tutaj leży. Gdy zimowa wywaliła mnie. Kiedy zrobiliście porządek z letnimi na zimowe? Bo ja tak cały czas towarzyszy mi myśli, czy to się opyla, nie? Żeby z tym się zająć. Boże, jak ja tego nie lubię. I ja dalej się nie mam w co ubrać. To jest najgorsze u nas, baby, że dalej się nie mam w co ubrać. Ale wpadłam na super pomysł, bo wyciągnęłam rzeczy i tu jest mnóstwo sukienek ciążowych. I na drugim kanale stwierdziłam, że zrobimy sobie takie mierzenie sukienek, w których chodziłam w ciąży, czy jednak mój wymysł, który był podczas kupowania tych rzeczy, czy się sprawdzi i te sukienki będą dobrze wyglądać również bez ciąży. Więc obserwujcie drugi kanał, na który was bardzo zapraszam. Wezmę się za robotę, bo ja zauważam, że ja nie dokończam zdania, bo już chcę lecieć myśli dalej. Ale patrzcie, ile ja mam gaci, nie? Jak się uprę na gacie i wszystkie są tego samego rodzaju, nie? Jak sobie wzięłam, obrałam mom jeans, to mam same mom jeans, no nie? I mom jeans, patrzcie, ile mam mom jeans, no nie? Jeszcze jedne. A tu mam, to nie wszystko, bo ja tutaj mam cały wieszak z jeansami. Chora. Muszę je posprzedawać, bo chciałabym mieć, wiecie, takie na przykład teraz są lniane spodnie, takie szerokie, dzwony, mi się to mega podoba, teraz na lato nie mam ani jednych. Ale za to mam 17 par mom jeans. Debil. Ja już to tyle razy powtarzam, ale ja jak się w coś wkręcę, w kupowanie jakiejś danej rzeczy, to ja nie wiem, kiedy przestać. Ja nie wiem. Ja po prostu patrzę na to i ja jeszcze nie mam pośredniego koloru między tym, tym, a tym. Nie? Bo ja muszę mieć wszystkie kolory jeansu. No klepnij się w ten dziób. Dajcie znać, czy wy też tak macie. I muszę wziąć, przymierzyć wszystkie te na przykład super wciągają brzuch. To są Zary, ledwo się w nim mieszczę, trochę mi oczy zaczynają, wiecie, wystawać, jak je zakładam. Są w cholerę niewygodne, bo są tak twarde i sztywne, natomiast nic tutaj nie wystaje bokiem, tylko wszystko jest wciągnięte, bo są tak sztywne, no nie? Ale mnie chcą tylko postać, a potem zemdleć. Bo nie dociera, wiecie, krew nie krąży w nogach, bo się gdzieś tutaj w talii odcina. I mam po prostu, jakby mnie tak powiesić, to miałabym takie zwiędnięte nogi. Zakończmy tak to zdanie. Życzcie mi powodzenia. Ale jeszcze zanim się to zabram, to pogadam do was. Mam koszulę i będę ją przerabiać. Także będziecie wiedzieć, co to się będzie działo.
To nie jest koszula mojego męża. Specjalnie kupiłam jakąś taką ultra dużą. Mój mąż by nie ubrał tej koszuli. Już nawet tak się oczekuje. Bo mój mąż nie. Różowych koszul to on za bardzo. Nie bardzo. Natomiast mega materiał i wydaje mi się, że z tego może być super sukienka. Wpadłam na genialny pomysł. Do wszystkich deweloperów i budowlańców. Dwie garderoby potrzebuje kobieta. Na jesień, zimę i na wiosnę, lato. Bardzo prosimy. Tak budować. Chałupy następne. Co tam pompy ciepła? Dwie garderoby. Takie zmiany powinny być. Z rządu od razu. Dwie garderoby dla kobiet. Marta na prezydenta. Ja to bym się wykazała. Dobra, wychodzę stąd, bo muszę jeszcze jakąś kawę sobie zrobić. Kochanie. Przepraszam. Nie mogłem, no. Mów. Szygoś mi. Dwie garderoby zamiast pompy ciepła. Marta na prezydenta. Oczami kobiety. No. I rozkręcisz ten fotel? Ty robisz później, a ja mam teraz rozkręcać fotel. To jest takie odwrócenie uwagi. Kochanie, ten fotel stoi tam już z dwa miesiące. A to tutaj... Tydzień, maksymalnie. No nie, nawet nie tydzień, bo wczoraj wykładaliśmy na górę, no to jeden dzień. A gdzie tam do siedmiu? Oficjalnie mój mąż chce mnie zawstydzić. Wiesz, mówisz, nie masz od razu. Zobaczcie, jak wygląda ten fotel, ale on go tak kochał, że sobie zrobił boczki. No bo jest mega wygodny. No i ten się długo trzymał, bo kupiliśmy nowy fotel. I się już rozwala. I się rozwala już tak szczera, że trzeba było w przyszłym tygodniu chyba wziąć. Tak jak ty masz. No też tak uważam, że ten trzeba zareklamować. Najlepiej to bym go po prostu zwróciła, bo on za chwilę znowu zacznie szczerać. Słuchajcie, zaczął szczerać chyba, nie wiem, tydzień po jego zakupie. Także porażka, więc... A to był drogi fotel. A to był drogi fotel, bo koło chyba 900 zł kosztował? No. Czy ten kosztował chyba 300? 300, a ten ma chyba z 15 lat. Idę po kawę. W którą stronę mieszacie? Bo to lewo, zazwyczaj robię prawą ręką i mieszam w prawą stronę. Bo inaczej kawa się smakuje, ta jest Krzysia, więc on nie ma różnicy, ale ja muszę w prawo pomieszać. Nie, żeby było równo, to też sobie myślę w lewo. Taka ze mnie dobra żona. Thank you.